prezes Paweł Jóźwiak. Paweł, jesteśmy dzisiaj po treningu. Dobry wieczór. Po treningu medialnym. Skąd taki pomysł i czemu zdenerwowałeś prasę tak późną porą tego treningu medialnego? Tak szczerze zapytam. No myślę, że jeśli chodzi o zdenerwowanie, to chyba ty byłeś zdenerwowany, bo reszta kolegów z branży nie była wcale zdenerwowana, wręcz przeciwnie. To jest jakiś nowy pomysł, jest sobota, jest Warszawa, fajny klub, dobre warunki, dlatego chcieliśmy wprowadzić coś nowego i myślę, że wszystkim się tutaj podoba. Także zawsze jest pretekst, żeby się wyrywać z domu przy sobocie. No, nie każdy ma tak przerąbany jak ty, panie redaktorze. Ale ja jestem, wiesz, ja Boga, dzięki Bogu chwalę sobie, bo nie łażę po klubach wtedy, nie? Ale tym razem musiałem zrobić no, wyjątek. Nie miałeś wyjścia, to i było alibi. Nie no, fajny klub, chcieliśmy to zrobić o takiej porze, żeby... Chcieliśmy to zrobić o takiej porze, żeby byli ludzie. Myślę, że no, trafiony pomysł. Nie mówię, że zawsze będziemy tak robić, ale fajnie dla fanów, dla kibiców wprowadzać coś nowego. No jest sobota, skoro dziennikarze często przychodzą na galę w sobotę i zarywają całe noce, także jak raz wyjątkowo w Warszawie na miejscu przyjdą w sobotę do klubu w godzinach wieczornych, to nic się nikomu nie stanie. No właśnie, to była jedyna sobota, którą możemy było mieć wolną, bo potem już jest cały tak napięty cykl i kalendarz, że nawet wy chyba obserwujecie i też zarywacie noce. Nie, no oczywiście, że tak, dlatego widzieliśmy, że robimy. Termin był trafiony, dlatego taka, a nie inna decyzja. Paweł, jak oceniasz ten trening medialny, dyspozycję fighterów? No i przede wszystkim ta zaskakująca sytuacja z Trypsonem, gdybyś mógł ją skomentować w tej chwili na szybko, tak? No, trening medialny oceniam bardzo dobrze, bardzo mi się podobało, jestem bardzo zadowolony, fajne miejsce, fajna scena, technika, multimedia, to wszystko zrobiło robotę, także myślę, że fajnie to wyglądało dla oka. A jeśli chodzi o Trypsona, to wiadomo, że szczęśliwy z tego powodu nie jestem. Robiliśmy wszystko, żeby do tego pojedynku doszło, no ale niestety diagnoza okazała się taka, że Paweł miał za dużo do stracenia, no nie chcieliśmy, żeby zawodnik doznał większego uszczerbku na zdrowiu i nie cisnęliśmy go, żeby na siłę wyszedł do ringu na jakichś blokadach i tak dalej, no, dlatego podjęliśmy decyzję, żeby zrezygnować z tego pojedynku. No wiadomo, Trypson musiał wypaść, Tymoteusz się dowiedział o tym też tak naprawdę dopiero dzisiaj, godzinę przed treningiem medialnym, uszanował naszą decyzję, wie, że dla niego każdy dzień treningu jest na wagę złota, dlatego podjęliśmy decyzję taką, żeby nie szukać na siłę mu zastępstwa, niech się przygotuje chłop solidnie, bo chce powrócić do sportu, chce pokazać, że jest coś wart. Czyli kolejna gala już FEN21 we Wrocławiu, ma kolejne 2 miesiące na przygotowania i tyle, już nie będzie bił się z Trypsonem, tylko będzie się bił z zawodnikiem sportowym z jego kategorii, będzie się bił w wadze lekkiej, no także tyle, myślę, że wyjdzie mu to na zdrowie. Czy jak zadzwoniliście do Świątka, to padło to sakramentalne? O kurwa. Nie wiem, akurat na szczęście nie ja dzwoniłem, tylko mój wspólnik, nie wiem jakim językiem mu to przekazał, nie znam szczegółów, wiem, że Tymoteusz uszanował to, że nie było czegoś takiego, że jestem zły czy coś, dawajcie na siłę zastępcą, może być każdy, spodobał mu się pomysł, że przenosimy jego walkę na Wrocław, no i tyle w temacie. Skąd był ten pomysł, żeby zostawić Trypsona z Omenem? No słuchajcie, zawsze muszą być takie walki, żeby wzbudzały emocje. Trypson to jest zawodnik, co dysponuje olbrzymim potencjałem medialnym, wzbudza zainteresowanie i nie chciałem, żeby bił się z kolejnym Mateuszem Śniadałą albo jakimś innym zawodnikiem mniej znanym, a Świątek również wzbudza zainteresowanie, jak było widać po ilości kliknięć, wejść w internecie, komentarzy, zainteresowanie tą walką było medialne i myślę, że Trypson musi się bić z zawodnikami medialnymi. No Świątek w tej walce nie miał nic do stracenia, bo po powrocie biłby się z zawodnikiem z wyższej kategorii wagowej, porażkę każdy by mu wybaczył. Większa presja spoczywała na Trypsonie i tyle. No chwila tego wymagała. Zawsze staramy się takie walki medialne budować tak, jak to jest zapotrzebowanie na dany moment. Na ten moment to było jedyne takie rozwiązanie. Nie wyszło, to nie będzie niestety tej walki. Będziemy szukali innego rywala do Trypsona na Wrocław, innego rywala dla Świątka. To już są dobre, nowe pomysły. Może nawet lepiej, że tej walki nie, bo no, kto wie, jakby się to skończyło. Niektórzy obawiali się, że może to się skończyć źle, no także... Nie będzie tej walki. No, a Alan Kwieciński, gdyby zastąpił ewentualnie Trypsona, byli w jednym programie z Trypsonem, więc nie byłoby tutaj problemu chociażby z tego tytułu takiego medialnego, tak? Tak, też o tym myślałem tak naprawdę, ale z tego co pamiętam, to Alan średnio był chętny do tej walki. Podjęliśmy taką, a nie inną decyzję. No, wydaje mi się, że dla Świątka jest to rozsądne. No, nie róbmy na siłę krzywdy temu chłopakowi. Zdecydował się powrócić bez żadnego przygotowania z takim zawodnikiem, jak jest Marian Ziółkowski. Przegrał sromotnie, także niech teraz się przygotuje. Chce wrócić do tego sportu. Przygotowuje się mocno. Dajmy mu tą szansę.
mimo że ta walka wypadła, rozpiska i tak jest bardzo mocna. To jest najmocniejsza rozpiska w historii FEN? Nie wiem, jedna z mocniejszych. Mnie ta walka, mnie ta cała rozpiska bardzo naprawdę emocjonuje. Nie mogę już się doczekać tej gali. Naprawdę bardzo ciekawe pojedynki. Wszystkie walki będą na bardzo wysokim poziomie. I powiem tak, konkurencja buduje swoje rekordy, chwali się nimi za każdym razem. My może jeszcze takich osiągnięć nie mamy, no ale mam takie przeczucie, że to może być kolejny rekord, bo wszystko na to wskazuje, że będziemy mieli rekordowy przychód z bramki i że to będzie kolejny sukces naszej organizacji i wszystkim tym, którzy wieszczą nasz koniec już od roku. Mówię, że to ostatnia gala. Chciałbym powiedzieć, że to będzie jedna z najlepszych gal pod każdym względem. Będzie pełna hala kibiców i niesamowite sportowe walki. A propos konkurencji, mówi się, że KSW chciałoby wejść w K1, no i Babilon jest na Polsacie. Czy to jest właśnie duża konkurencja? Nie wiem, no, KSW wiadomo, że jest na razie liderem. No, są na rynku 15 lat, my jesteśmy na rynku 5 rok, dzieli nas dekada, także wiadomo, są takie dysproporcje. Jeśli chodzi o Tomka Babilońskiego, którego lubię i szanuję, życzę mu jak najlepiej, no ale no, nie daj mi się zwariować. Tomek jak na razie zrobił dwie gale, robi dopiero trzecią. Ja go nie uznaję za konkurencję w żaden sposób. Dzień wcześniej odbywa się gala w Nowym Dworze Mazowieckim DSF. Zaskoczyła Cię ta informacja o tym, że DSF robi, bo jednak to jest środowisko kickbokserskie. Bilety są jakby w regionie sprzedawane, a z drugiej strony po prostu no, nie można tutaj uniknąć, że to jest dość blisko Warszawy, tak? I no, dzień przed. Ale no nie wiem, no, ani mnie to nie zmartwiło, ani ucieszyło. No jak można porównywać galę na Torwarze z galą w Nowym Dworze Mazowieckim na małej hali? No to jest decyzja innej organizacji, niech robią sobie gdzie chcą. No ja na ich miejscu bym się skupił na promowaniu gali, które robią miesiąc po nas, bo my na Torwarze robimy już trzeci event, wiemy jakie to jest wyzwanie, Warszawa jest specyficzna, także dziwię się, że mając niewiele czasu do tak dużego eventu, bo DSF nie robił jeszcze gali na tak dużym obiekcie, jakim jest Torwar, że skupia się na gali w Nowym Dworze Mazowieckim. No ale cóż, no ja się skupiam na sobie, każdy tam ma swoje decyzje strategiczne, mi ta gala w żaden sposób nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, bo jeśli na tę galę przyjadą jacyś fani K1 z Polski, to może będą mieli ochotę zostać dzień dłużej, żeby przyjść na naszą galę. Postraszyli Was troszkę tą galą we Wrocławiu, że z powrotem zacząłeś kochać kickboxing? Nie. No. Ja zawsze lubiłem kickboxing, bo i tak dalej będziemy stawiać na kickboxing tak jak dotychczas. Będą gale mieszane, tylko powiem tak, u nas będzie ten kickboxing na najwyższym poziomie. Nie będzie 12 walk, z czego będzie dobra jedna lub dwa. Będą 3-4 walki na każdej gali i te walki będą na topowym, najwyższym poziomie. Mamy kickboxerów jak Arek Wrzosek, czy Radek Paczowski, więc czy Artur Bizewski. Śmiało mogę powiedzieć, że mamy najlepszych kickboxerów w tym kraju i że to nasz kickboxing jest najlepszy. Kto jest najlepiej opłacanym zawodnikiem FEN-u? To na tą chwilę, no, jakby nie patrzeć, najlepiej opłacanym zawodnikiem jest Trypson. No, wiem, jakie są realia w Polsce. Ja sam bym wolał, żeby sportowcy typowi, tacy stricte sportowcy, wzbudzali największe zainteresowanie, największe emocje i nie mam nic przeciwko temu, żeby oni zarabiali najwięcej. Ale niestety polski widz sportu walki jest specyficzny i niestety najwięcej zarabiają Zeusy i Neptuny. No, no niestety przykre to jest, ale to tak jest u nas. Pomożecie z tym więzadłem? Słucham? Pomożecie Trypsonowi z tym więzadłem? Chodzi mi o aspekt finansowy oczywiście. Nie wiem, na pewno jakoś się dogadamy. No, Paweł ma wysoką garzę, nie może narzekać. No, przykro mi, że nie wystąpił, ma troszeczkę pecha. Myślę, że tutaj z pomocą Pawła nie będzie żadnego problemu. Jest na tyle medialną osobą, że większość klinik w tym kraju za reklamę mu na pewno pomoże, a my na pewno w takich rozmowach mu pomożemy również. Zapytam jeszcze o DSF. Będziecie współpracować, czy będziecie sobie nawzajem wyrywać fighterów? Bo jednak, co by nie powiedzieć, to znając realia, my jako dziennikarze i informacje, mając informacje, garze, które płaci w tej chwili DSF, są najwyższymi na rynku. Nie wiem, ile płaci DSF. To nie jest moja sprawa. Ja się skupiam na sobie, na swojej pracy. Wiadomo, jaki jest polski rynek. Nam wszyscy wieszczą koniec już od 2 lat. My jednak dalej robimy kolejne gale, a jak tylko pojawia się ktoś nowy, coś robi, to wszyscy chwalą takie organizacje. Także nie wiem, nie interesuje mnie to, ile płaci DSF. Ja wiem tyle, ile ja płacę. Ja nie chcę dokładać do gal. To musi wszystko mieć ręce i nogi. Biznesowo musi się zgadzać. Ja nie muszę na razie zarabiać na galach, ale nie chcę do nich dokładać. Wystarczy, że to się dokładałem i płacę tyle, ile jesteśmy w stanie na tą chwilę płacić i to się nie zmieni. To jest 20. edycja. Co dalej? Planujecie wyjść za granicę?
Nie wiem, to jeszcze nie jest ten czas. No, sami widzieliście, jak KSW długo zwlekało z pierwszą galą za granicą. Na pewno są takie plany, ale plan to jedno, a realne zrobienie czegoś to drugie. Jeśli będą jakieś sprzyjające okoliczności, to na pewno wyjdziemy za granicę, ale to nie jest takie proste. Chcemy przede wszystkim umocnić naszą pozycję w tym kraju, bo wbrew temu, co ludzie mówią, to niestety prawda jest brutalna, prawda, że jest KSW, potem przepaść, my i mogę śmiało powiedzieć, że długo, długo nic, bo wszystkie kolejne organizacje z całym szacunkiem dla nic nikomu nie ujmując, muszą jeszcze długo pracować na swój brand, żeby mieć chociaż taką pozycję brandu, jak my mamy. A nam do KSW jeszcze daleko, ale nasz brand jest bardzo mocny i zawdzięczamy to ciężkiej pracy i to już jest piąty rok pracy i wszyscy wiemy doskonale, jak ciężka jest praca promotora w tym kraju. Nie jest to łatwy chleb, nie jest to łatwy biznes, wymaga to dużych nakładów finansowych, dużo pracy i dużo poświęceń. Dwie kwestie dość istotne bym poprosił, gdybyś mógł skomentować. Pierwsza rzecz, KSW gdzieś tam zahaczyło o Wrocław i jest to tak naprawdę wejście częściowo na rynek, który wy doskonale znacie i robiliście tam gale, aczkolwiek oni też wcześniej robili te gale tam. I gdybyś mógł to po prostu skomentować. A druga sprawa związana z KSW, jeden z włodarzy KSW powiedział, że wystarczy jeden telefon i każdy zawodnik Fenu od razu przybiega do KSW. Mógłbyś to skomentować? Co mogę powiedzieć? To a propos Wrocławia przede wszystkim. Wrocław to nasze miasto, tam jesteśmy najmocniejsi, tam zaczęła się nasza przygoda ze sportami walki i to właśnie my tam rozdajemy karty i nie boimy się tam ani KSW, ani nawet finału Ligi Mistrzów. Mamy tam swoich wiernych kibiców, którzy zawsze dumnie przychodzili, tłumnie przychodzili na nasze gale. My już na FEN 3 mieliśmy prawie pełną halę stulecia, także jeśli chodzi o Wrocław, to jestem spokojny. A jeśli chodzi o wypowiedzi pana Kawulskiego, no każdy ma swój sposób, może sobie mówić co chce. Pan Kawulski przyjął sobie taką, a nie inną formę wypowiedzi. No ja mogę tylko powiedzieć, że jestem przekonany, że w naszej organizacji są zawodnicy, którzy mają troszeczkę większe ambicje niż walka dla KSW. Są tacy zawodnicy z Andrzejem Grzebykiem na czele, którzy celują w UFC. I nie sądzę, żeby tutaj telefon pana Macieja, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, mógł coś zmienić. Cóż, dziękujemy za ten obszerny wywiad i cóż, powodzenia, widzimy się na gali. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie wszystkich, bądźcie z nami 10 marca, bo naprawdę szykuje się gruby event. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dzięki.